Upadek zachodu zapowiadano już od dawna. Oskar Spengler. Lata 20. I ten zachód upadał, upadał i jakoś upaść nie mógł później zapowiadano upadek bo przyszedł komunizm. I też upaść miał zachód, a komunizm miał zwyciężyć. I stało się odwrotnie. No ale teraz jest trudna sytuacja. Koronawirus dotknął bardziej zachód, aż Putin musiał przysłać pomoc. W Stanach Zjednoczonych też Okropna sytuacja. Prezydent nie najmądrzejszy. Pierwszy prezydent, który schował się do bunkra. Ludzie na ulicach. Russia Today pokazuje, jak biali strzelają do czarnych. Ameryka się rozpada. A niektórzy w Polsce wierzą, że Unia Europejska się rozpadnie. Więc albo trzeba zbudować Wielką Polskę, a jeszcze są tacy, że już lepiej z Rosją. Bo jak się Zachód rozpadnie, no to z kim? Ale wróćmy do tego Spenglera. Nie sprawdziła się. Jeżeli lepiej przyjrzeć się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to tam policja demonstruje razem z tymi, którzy potępiają. Bezprawie. Ameryka jest w kryzysie. Ale może się zdarzyć, że mit amerykańskiej demokracji, siły amerykańskiej demokracji zostanie potwierdzony. Bo ludzie, którzy demonstrują w imię prawa i wolności, to jest sama esencja demokracji. I samą esencją demokracji jest wtedy, kiedy urzędnicy w państwie też się do nich przyłączają, bo wiedzą, że wolność i prawo, poczucie sprawiedliwości jest ponad wszystko. I koronawirus kończy się już we Włoszech, kończy się w Hiszpanii, ale nie kończy się w Rosji. Tam wciąż dziennie jest wiele tysięcy zachorowań. Nie wiemy, co będzie z Putinem. Zapowiedziano, że to jest koniec demokracji, że ten koronawirus sprzyjać będzie dyktatorom. No, ale może będzie odwrotnie. Że koronawirus nie sprzyjać będzie dyktatorom, państwom nacjonalistycznym, egoizmom, ale sprowokuje solidarność. Między wieloma społeczeństwami, bo tylko w ten sposób można takie plagi zwalczać. Może pomoc, którą udziela, chce udzielić Unia Europejska, wzmocni mechanizmy Unii Europejskiej, posunie proces integracji do przodu. No i jak będą wyglądać ci, którzy mówią, że Zachód upada, albo chcą pouczać Zachód, jaki ma być. Nie. Zachód to demokracja i wolność, a takie ustroje działają bardzo powoli, powoli, ale skutecznie. Zachód jest silniejszy niż myślimy, a my w Polsce powinniśmy, rozumiejąc, że jesteśmy częścią Zachodu, też tego Zachodu się trzymać, bo inaczej mogą dla Polski nadejść ciężkie dni.